Za chwilę będzie świtało. No jest piąta. No zobaczymy nic. Ruszamy, czekamy kumpla na auto. Będziemy śmigali. Zanim dojedziemy, to już będzie jasno. Ostrości się nie da złapać, bo jedziemy. Ale już nas te sarny widzą. Jedziemy dopiero na miejscówkę. A, bazie mi się wyszczyły. Są byki. A wołanie. Byczki. Ten już nałożył nowe. Już takie dosyć. Ten i drugi. Trzeci też ma. Czwarty i piąty. Wszystko ze świeżym. No kurczę. Ten ma jeszcze stare różki i ten drugi. Ładna chmarka. No, uciekły akurat, czy uciekły, przeszły akurat w takie miejsce, gdzie są krzaki. O, jeden świruje. Mały, chudy, ale byk. Jeszcze światło jest kiepskie, bo dopiero świta. Fajnie, że się udało zobaczyć. Ładna chmarka. Kurczę, właśnie czapla odleciała. Tylko czy ja ją tu jakoś... O, nie, to bociek. Bociek, myślałem, że czapla. Na łączce, na której były jelenie, teraz widzimy sarenki. Chciałem gdzieś pochodzić po tym lesie, tam w górze. Może się jakiś rzucik trafi. Kto to wie? Koziołek już nas widzi od dawna. Manieczki stoją jeszcze. Kosteczkę znalazłem. Tu widzę jakieś odchody są z sierścią. Kosteczka wcale nie jest stara. W dole mam potoczek. Może tu coś będzie. Ciekawe. Na razie to tak zaczynamy dopiero wycieczkę. Ale czy w ogóle coś się trafi. Takie bagienne tereny się zaczynają. Ciekawe. Będziemy widzieć. Ale moczary fajne. Pierwszy raz tu jestem na tym lesie. Fajnie to wygląda. Zobaczymy jak się zakończy. Pewnie jak zwykle. W zeszłym roku czy tam w poprzednich latach podnosiłem tyczki. A w tym roku tylko spotykam wszędzie jelenie. A tyczek jak na lekarstwo. No ale będziemy widzieć co się będzie działo. O, teren. Teren klasa. Zaraz jest jakiś strumyczek. Ho, ho, ho. Ja cię kręcę. Myślałem, że to zamarznięte, a tu tyle skrzeku jest. Ja cię kręcę.
To wszystko to skrzyk. Szaby nie próżnują. Chyba bobrowa tam jest. No fajnie to wygląda. Strumyk też klasa. Woła mnie kolega, że znalazł. Woła mnie kolega, że znalazł, więc lecę. Ciekawe, co on tam ma. Kręcę już. Czekajcie. Zaraz wam pokażę. Jedna sztuka. Widzę. Jaki. Ojoj, piesku, uspokój się. Jaka maleńka i stara. Stara wyszła, roczna. Ale nie obgryziona, nie? Zeszłoroczna. Dziesiątaczek. Nie obgryziona, nie? Tu złamane ma tylko. Tak. Nawet nie złamany, tylko taki... Oj, ślimak się czepił. Miśka, tyś. Tyś nie znalazła tym razem. Tylko jest tyczka. Ale... O kurczę, jakie zbocze. Już myślałem, że mam tykę. A mam patykę. Tutaj. No, teren fajniutki. Kolega podniósł. I jest już fajnie. Widzieliśmy jelenie. Mamy starą tyczkę. I lecimy dalej. Jest. Udany dzionek już. A jak jeszcze coś się trafi, to w ogóle jest czad. Już kwiatki świrują w potoczkach. Jest teren fajniutki. Śmigamy gdzieś tu. Zadowoleni. Zadowoleni. Oj, dopiero początek wyprawy, to dobrze się zapowiada, gdyby się tak nie skończyło. A będziemy widzieć, co nam tu ten las przyniesie. Jest nóżka, raczej jelenia. Będziemy coś tu szukać. Widzę na dole czaszkę, ale chyba czaszkę. Tak, czaszka, ale pewnie łania. Albo obcięte rogi byczka, nie wiadomo. Kurwa jego mać. Łanieczka? Kurwa, żebyśmy wracali, to bym wziął, bo chciałem zrobić tego. Zaraz zobaczymy. Obcięte. O, rogi już obcięte. Mówię, obcięte. Kurwa, no ja mam pecha w tym roku, ale mówię, zaczynam zbierać kości, to dopiero zacznę. Ale ona już chwilę leży, nie? Kurwa, żeby była, nie chcę się jej nieść, no, kurwa, w tym. Wiesz, dorobiłbym sobie. Pewnie o takie cusi, o. A kurwa, tych nie ma? Kurwa, grandli, gdzie one są, kurwy? Tu on są grandli. No, ale ich nie ma, nie? Nie ma. Ktoś wyciągnął. Ktoś wyciągnął, ale wypadł. Wiem. Jednak byczek, ale znowu za późno trafiłem. No jak za późno, zobacz. Za późno. No, prawda. Jest jak byk. Jak byk. No. Ktoś tu poobcinał, były małe różki. Ktoś obciął. Tu jeszcze jest dolna żuchwa. Znaczy, no, chała. Zobacz, młodzieniaszek. Tak. O, takie ząbki. Nie ma zębów wiele takich, starty. Nic, śmigamy dalej. O, czarki austriackie. Na ścieżce. Natrafiłem na borsuka zagryzionego. Widać, że tu go szarpało. Kurczę, pierwszy raz widzę takie pazurska, jakie on ma. Nigdy nie widziałem tak borsuka. Kurde, jest moc w tych poruchach. Misia nie walą.
No słuchaj, jakie on nory w ziemi robi, to, tak. To musi czymś sobie. Nory, musi nory robi. Czym, no szkoda, bo to takie. Szkoda, bo takie fajne, ładne zwierzątko. No ale prawo natury. Zostaw, nie wolno. No kurczę, jakie zbocze. Już myślałem, że mam tykę. A mam patykę. Ha, ha, ha. Tutaj. No, teren fajniutki. Kolega podniósł. I jest już fajnie. Widzieliśmy jelenie. Mamy starą tyczkę. I lecimy dalej. Jest. Udany dzionek już. A jak jeszcze coś się trafi, to w ogóle jest czat. Kolejny trup. Ale nawet pół kości nie ma. Dosłownie. Kwiatki będą na grobie rosły i tyle. Niestety. Dżungla. Tutaj główienka. Chyba dzicze. Także kolejna ofiara. Ja cię kręcę, gdzie myśmy trafili. Strach iść. Stoi. No, widzisz? Stoi na górce, ale nie wiem co. Nie, to łanieczka, Łukasz. No popatrz się u mnie tu w aparat. Dobrze, dobrze. Łanieczka raczej. Takie duże mi się zdawało, że to byczek, wiesz? Ale jest znowu i zwierzak. Nie ma więcej, jak tak zerkam. Pomału ruszają. Jest więcej sztuk, ale jest jedna, tam stoi za drzewkiem druga i trzecia. Ale nie idzie zrobić fajnego ujęcia, bo wszędzie są drzewa. Czy no? Kurczę, mam zrzuta, ale on tu leży. Jezu, jaki pogryziony. Malutka, chyba trójka. Szóstak, tak. O Jezu, co on tu przeleżał. Ale ma, normalnie cieszy. Jakby świeży był. Jaki sknut. O Jezu, a tutaj tyle, co go chyba przerabiały, kurczę, te myszki. Może coś się jeszcze trafi, na razie mamy po jednym. Kurczę, następny truposz. Jeleń. Żuchwa leży. Kurczę, muszę sobie patyczek mój podnieść. Bo jak bez patyczka pójdę. I tu widzę, że też leżą kości. O, proszę. O, jakie gnaty. Leżą kości. A tam jest miednica. Tutaj. O! Nie, to łopatka. O! Łopata taka. Ale nic tu więcej nie widzę. Kurczę, dalsza część tego jelenia. Leży tu wszystko, no ale to już pozbierane. Jeśli tu na... No, na części byśmy złożyli. Ale żuchwa jest? To tam były też dwie. To następny jeleń. Tu jest cały kręgosłup. Tu jest cały kręgosłup. A tu jest łopata. A tu kolega mówi, że jest żuchwa następna. Cały komplet. Proszę. To następne. Dwa jelenie tu padły. Ostro. Wypatrzyłem z dołu fajną skałę. Idę popatrzeć. Jak to, co to jest? Jak to wygląda? Bo mnie zaciekawiło. Normalnie jak
jaskinia rozbójników. Ciekawe, co to takiego. Fajnie to wygląda. Zaraz sprawdzimy. Miśka. Znowu kosteczki na brzegu. Ale takie stare, starenki. Coś. Pewnie w potoczku coś zginęło kiedyś. Tym razem świeża sprawa. Znowu kości. Będziemy gdzieś tu chodzić. Już żaby atakują. Ładna. Tak się wystraszyły. Się to darło. Kurczę, kolega idzie dołem. Ja idę górą. Nie chcę się tam schodzić zbytnio na dół. Jest parę jak, kurde, jak nie wiem. Idę tu szczytem, zobaczę gdzie wyjdę. Kurczę, już tu przy drodze jesteśmy. Kolejna kość, normalnie o już drogę widać. Znowu, gdy mamy gdzieś jakiś potoczku szukać, żeby znaleźć resztę. Chociaż to raczej ułania, ale idziemy popatrzeć, może gdzieś coś będzie leżało. Dzisiaj to trupów tyle, że jestem w szoku. Tak, się śmiejemy, że strach chodzić. Ale naprawdę, kurczę, już dawno tyle nie trafiłem różnych szczątków. Śliczne tereny. Niezłe rewiry. Szkoda, że nie ma świeżych rzucików, ale cieszę się z tego, co dzisiaj widzieliśmy i znaleźliśmy. Także ucieczka jest mega udana. Fajna rzeczka. Klimat jest super. Żaby tu szaleją. Teren mają fajny. Jak się tak zbliży, to wszystko klub klub. A teraz wcześniej było widać od cholery tych żab. Wszystko znika, wszędzie z krzaku pełno. Fajny terenik. Zdaje się to już nudne, ale jest kolejny trup. Ale starszy, tamtego nie doszli. Tu przejeżdżam, tu jest dziura. Kurde, żebym go jeszcze namierzył. No czemu go nie widzę? O!